Gratulujemy zakupu nowej stacji ładowania. Upewnij się, że instalator skonfigurował stację i jest ona gotowa do podłączenia się do niej. Kolejne kroki wykonuje właściciel stacji ładowania na swoim telefonie. Zacznij od pobrania aplikacji mobilnej Zaptek. Utwórz swoje konto, rejestrując się. Po wykonaniu tego kroku otrzymasz kod aktywacyjny w wiadomości e-mail. Zaloguj się i kliknij przycisk Dodaj nową na ekranie głównym. Zeskanuj telefonem kod QR. Kod QR znajduje się na przedniej obudowie stacji, a także w załączonej instrukcji obsługi. Wprowadź teraz kod PIN. Znajdziesz go na okładce instrukcji obsługi. Podaj adres lokalizacji dodawanej stacji ładowania. Nadaj swojej stacji unikalną nazwę. Jest to szczególnie istotne, jeśli masz więcej niż jednego Zapteka Go. Skonfiguruj tryb Eco, aby włączyć funkcję inteligentnego ładowania. Gdy kolor pierścienia wskaźnika stanu jest biały, pomyślnie podłączono stację do Twojego konta. Usuń naklejkę z kodem QR z obudowy po podłączeniu stacji. Zachowaj tę naklejkę w skrzynce bezpieczników na wypadek, gdyby w przyszłości konieczne było ponowne połączenie ze stacją. Możesz teraz zacząć używać stacji Zaptek Go.